Martyna, media ostatnio obiegły informację, że ty jesteś podobno w separacji ze swoim mężem, a nawet jest tam jakiś rozwód w powietrzu, wisi. Jak to jest? Nie jestem... Byliśmy, już nie jesteśmy. Rzeczywiście był taki moment, wakacje, że mieszkaliśmy osobno. Nie było to sformalizowana separacja. To był po prostu taki czas, kiedy potrzebowaliśmy pomieszkać osobno, żeby pomyśleć nad naszym związkiem i nad tym, co dalej. Mieliśmy ten przywilej w ogóle, żeby móc pomieszkać osobno w swoich mieszkaniach. Więc bardzo, to był bardzo dobry czas, taki właśnie pod kątem, wiesz, bo jak jednak jesteś z kimś w jednym miejscu, z kim przechodzisz kryzys, no to ciężko jest, będąc cały czas na jednym kwadracie, pewne emocje przepracować, nie? W takim spokoju, a tutaj nam się to udało, właśnie mieszkając osobno, więc tak, no mieliśmy rzeczywiście kryzys, aktualnie jest dobrze, mam obrączkę dalej, no ale zobaczymy, co będzie dalej i też o tym otwarcie rozmawiamy, że myślę, że to, co jest bardzo cenne dla naszego pokolenia, to jest to, że umiemy otwarcie rozmawiać o tych rzeczach, że słowo na R, czyli rozwód, nie jest najgorszą rzeczą na świecie. Jeżeli dwie osoby nie są już ze sobą szczęśliwe, to dlaczego mają dalej się unieszczęśliwiać, nie? Ale z drugiej strony fajnie jest też pracować nad związkiem, także no. A powiedz mi, z czego wynikał ten wasz kryzys? Wiesz co, akurat tego nie chcę mówić, w sensie to są nasze po prostu prywatne takie rzeczy. Jeden z czynników, którym mogę powiedzieć, bo jest o tym, co jest tutaj, no to na pewno to, że po tym top model bardzo się nasze życie zmieniło. No przede wszystkim moje życie, no ale też nasze, jakby nie patrzeć, no bo jesteśmy tutaj razem w tym życiu. Ta rozpoznawalność, to chodzenie wszędzie, łażenie po eventach, dużo pracy i to na pewno było takim jednym z czynników, które troszeczkę zachwiało, także cieszę się, że przez wakacje mieliśmy taki czas, że rzeczywiście też w tym show biznesie dzieje się mniej, więc my też mieliśmy dzięki temu więcej czasu, żeby skupić się na sobie. A czy było tak, że twój mąż był zazdrosny o twoją sławę? Nagły przypływ popularności? Wiesz co, mój mąż nigdy, i on w ogóle nie jest osobą publiczną i on bardzo sobie to ceni, ale wiesz, myślę, że może bardziej był taki, że była tam taka obawa o moje bezpieczeństwo, o moje samopoczucie związane na przykład z tym, że dużo osób na mój temat się wypowiada w różny sposób. I myślę, że po prostu taki, wiesz, takie zmęczenie, stres, frustracja, to wszystko się tak, no. Ale nie, on zawsze był taką osobą, która bardzo jakby wspierała to, co ja robię. A powiedz mi, co wam pomogło właśnie zejść się ponownie, pokonać ten cały kryzys? Czy byliście na przykład na terapii, czy sobie sami poradziliście? Jak to było? Wiesz co, no na pewno ta taka separacja właśnie, możliwość troszeczkę złapania oddechu, spojrzenia na sytuację z dystansu, rozmowa, wiele długich, szczerych rozmów na temat naszego związku, na temat naszych uczuć, tak, i tak dalej. Nie byliśmy na jakby jakiejś wspólnej terapii, ale nie uważam, że to jest coś złego. Znam bardzo dużo par, które z tego korzysta i są bardzo zadowoleni. Także najważniejsza jest ta taka otwartość i szczerość i rozmowa i nie banie się swoich uczuć, emocji i rozmowy na ten temat. Gdy miałaś kryzys ze swoim mężem, to zbliżyłaś się też do innej osoby, a mianowicie do Kasi Zilman. Powiedz mi, co was łączy? Bo Kasia zamieszkała u ciebie w domu pod nieobecność twojego męża. Z Kasią się przyjaźnimy. Kasia jest moją przyjaciółką i to jest relacja, która na pewno... To jest jedna z takich relacji, która wiem, że będzie już na całe życie. Bo masz czasami coś takiego, że kogoś spotykasz, z kimś się zaprzyjaźniasz, łapiesz vibe i po prostu widzisz, że no nie wyobrażasz sobie już jakby inaczej. No i z Kasią przyjaźnimy. Kasia miała kontuzję, ma dalej kontuzję. Miała operację w Warszawie, potrzebowała miejsca, żeby zamieszkać gdzieś, żeby ktoś się nią zaopiekował. No i ja byłam tą osobą, a że Kasia jest otwarcie orientacji nieheteronormatywnej,
to od razu osoby, jeżeli jak zobaczyły, że my z Kasią śpimy razem w łóżku jako dwie kumpele, to jest od razu: one są razem! Guys, no nie, Kasia ma dziewczynę, wspaniałą dziewczynę, Julię, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jest, z nią się też kumpluje, jest fantastyczna. No, więc tak, przyjaźnimy się i to jest takie, gdyby Kasia nie była, gdyby Kasia była hetero, to jakby wszystko było okej, nie? A tak narodziły się plotki, że macie romans. Tak, gdyby pojawiły się plotki, że mamy romans. No, śmieszne to było, ale naprawdę Kasię uwielbiam, kocham, jest wspaniała. Trzymajcie kciuki za to, żeby wyleczyła kontuzję. Codziennie ostro trenuję, żeby tak się stało. Już nie mieszkamy razem, Kasia już mieszka osobno, ale potrzebowała wtedy w tym sierpniu, chyba tak, w sierpniu miała operację. Potrzebowała wtedy po prostu pomocy z podstawowymi czynnościami. Ja byłam tą osobą, która naszą medalistkę olimpijską wspierała. Czuję się dumna, powinna dostać jakiś order, że naszą dumę narodową nosiłam jej picie, jedzonko, przynosiłam okłady na kolanko, także poproszę order. Okej, Martyna. Czyli podsumowując, Kasia opuściła twoje gniazdko i wrócił mąż. Dokładnie tak. I my z Kasią w ogóle, jak miałyśmy ten taki czas, bo Kasia miała tą kontuzję i była po tej operacji, a ja byłam w tym takim momencie kryzysu w związku i my się mega wspierałyśmy w tym czasie. Ja nie wiem, co ja bym zrobiła bez Kasi i Kasia beze mnie. I miałyśmy siebie wtedy w tym czasie trudnym dla nas, więc no, więc cieszę się, że tak się potoczyło w tym życiu, że mimo jakichś tam trudnych chwil byli ci ludzie obok mnie i życzę tego każdemu, żeby miał te osoby obok. Czyli można powiedzieć, że Kasia cię wspierała po prostu w momencie kryzysu w małżeństwie. Oj, bardzo, naprawdę. No to było tak, że my sierpień spędziłyśmy tak, że Kasia była po operacji u mnie i leżałyśmy razem, czy to w łóżku, czy na kanapie, i Kasia: o, co z moją karierą? A ja: o, co z moim małżeństwem? I po prostu razem płakałyśmy, śmiałyśmy się, miałyśmy lepsze momenty, gorsze momenty, ale byłyśmy w tym razem i to było wspaniałe mieć obok tak wspaniałą osobę.